No pamiętam, że byłam niegrzeczna, że chodziłam po drzewach. Miałam jedną sukienkę, to od razu założyłam. Matka założyła, ja poszłam przez płot, przechodziłam i sukienka poszła podarta, taka dziura cała. Potem się bałam, do domu oczywiście bałam iść. Poszłam do sąsiadki, sąsiadka mi zszyła. A i tak matka zobaczyła po jakimś czasie, ale to już po jakimś czasie, nie od razu. W ogóle właziłam na drzewa takie wysokie. Raz jak wlazłam na drzewo, to drzewo pękło na pół, tak rozłamało się. A ja tak leciałam, jakby na pierzynce spadłam tak. Z pół wsi się zleciało, myślę, że ja już nie żyję. A mi nic nie było, tylko tak spadłam jak na pierzynkę. A pół drzewa normalnie się rozłamało tak na pół. Raz też pamiętam, wlazłam tak wysoko. I sąsiadka: Marysia, Marysia, woła matkę. Tylko cicho, cicho, tylko nie krzycz. Mówi: zobacz, gdzie ona wlazła. Matka mówi: że mam w tej chwili złazić stamtąd. Mam w tej chwili zejść. A ja wlazłam tam, ale się nie mogłam zejść. No bo jeszcze jak przyszły obydwie, no to tym bardziej jeszcze się bałam matki i jeszcze taki strach i w ogóle, ale pomału, pomału jakoś zeszłam z tego drzewa. No i oczywiście dostałam jeszcze manto, żeby więcej nie włazić. No tyle z dzieciństwa, co Kto cię bił? matka mnie Mama? biła Tak. ścierą, kablem. Dostawałam zawsze, mieliśmy taki okrągły stół, pamiętam, w pokoju. Biegałam dookoła stołu. No i a matka mnie oczywiście goniła, goniła. W końcu uciekłam na górkę. Na górce mieliśmy taki pokoik. No i taki tapczanik miałam. To wlazłam pod ten tapczanik i trzymałam się za nogi. Matka tapczanik odsuwała, ja tak jeździłam z tym tapczanikiem. W końcu się zaczęła śmiać i mnie zostawiła. Ale też było tak, że na przykład jak ojciec tam do chłopaków coś chciał ich bić albo coś, przeskrobali, to na górce mieliśmy okno i skakaliśmy do ogródka. Tylko że to było wysoko, bo to było tak jakby z pierwszego piętra w bloku. I zawsze cebula wygnieciona, marchewka była. No, ale wtedy była dobra ucieczka taka. No i brat też mnie też gonił. Jeden mnie bronił, a drugi mnie zawsze, nawet po śniegu kiedyś uciekałam na bosaka, bo mnie wyganiał z domu. Który brat to był, Ten, co bronił? co zmarł, to mnie bronił zawsze. Zawsze na zabawę to mnie wołał: chodź, idziemy na zabawę. A tamten z zabawy mnie wyganiał do domu, że matce będę kablować. No. Obydwaj starsi, czy... No, obydwa, jeden 4 lata starszy, drugi 5 lat starszy ode mnie. Jeden 62, a drugi 63 rocznik. No i jeszcze jest Adaś. Adaś jest 82. I siostra jest 3 lata ode mnie młodsza. 70, a ja 67. Poproszę drugie pytanie. To gdzie chodziłeś do szkoły? Do jakiej Do szkoły? szkoły to chodziłam do Pułtuska. Do podstawówki chodziłam 8 lat. Do Pułtuska, to znaczy na Popławy, ale to jest, teraz to jest Pułtuska. Przedtem to było takie przedmieście Pułtuska, jak gdyby Popławy. No to 8 lat chodziłam do podstawówki, potem chodziłam do zawodówki, w ogóle zdawałam egzaminy na przedszkolankie, ale niestety było za dużo chętnych, a za mało miejsc i się nie dostałam. No i poszłam tam, gdzie było miejsce, to było miejsce w rolniczej zawodówce, ale tam chodziłam tylko ze 2 tygodnie i przeniosłam się do tkacko-hafciarskiej.
No i 3 lata skończyłam tą szkołę, a potem przyszłam tu do Warszawy i skończyłam liceum dla pracujących. Zawsze marzyłam, żeby się wyrwać z domu, to po pierwsze, a po drugie, no, chciałam mieć swoją jakieś pieniądze i nie było roboty tam na miejscu jako takiej, żadnego takiego zakładu, więc sporo osób tam pracowało z Gładczyna w FSO. Koleżanki moje pracowały tam z dawnej szkoły. No i w końcu tak sobie myślałam już od początku, że jak będę miała 18 lat, to pójdę tam pracować. No i skończyłam w listopadzie, a w marcu przyjechałam i się zatrudniłam. Na początku pracowałam na lakierni, chyba z 10 lat. A potem pracowałam trochę na montażu, trochę na Wehrmacie, na takim magazynie. I w końcu wylądowałam na SKD, to było, tam składali lanosy, Tico. Już ostatnie te lata, czy ostatnie 3 miesiące to pracowałam jako samochody objeżdżałam na torze. No, jako kierowca. Taki rajdowy na tarce, na torze. Także potem to był 86. Potem poznałam mojego męża, który nas woził autokarem do pracy. No i wyszłam za mąż w 89. No i już tu zostałam. W 90. urodził się Tomek. No i tutaj mieszkam od 89. roku. Tak to mieszkałam trochę na kwaterze, trochę dojeżdżałam do domu, bo udzielałam się tam sportowo z FSO. Tam trochę w kometki grałam, w tenisa zimnego, w ping-ponga, we wszystko praktycznie, w siatkówkę. Także kwatery były też bezpłatne. Fabryka płaciła za kwatery, więc miałam kwaterę. No, a później trochę dojeżdżałam do domu. Raz w tygodniu albo 2 razy w tygodniu dojeżdżałam do domu. Aż w końcu już zamieszkałam tu na stałe. Bo mój mąż był 15 lat ode mnie starszy. I on nie chciał jakiegoś tam wesela. Zresztą ja też bym nie chciała, gdybym normalnie jakoś wychodziła za mąż, to może bym chciała to wesele, ale już jedno wesele on miał, a ja nie chciałam. Znaczy, brałam cywilny i kościelny też, ale przyjęcie było w domu. No tyle. Potem w 2003 to zmarł na zawał serca. No i poznałam Jacka zaraz w 2004. Żałoba minęła i zaczęłam z Jackiem. I do tej pory jestem z Jackiem, to już jest prawie 16 rok. Idzie. 16. Jacek obiecał po 10 latach się ze mną ożeni, a już jest 16 i się ze mną nie ożenił. No i co, to teraz mam go zostawić? Powinnam spakować walizki. To może by się przestraszył. By się oświadczył. Z Jackiem to też to tam pracowaliśmy, mieliśmy warzywniak w 2008 roku. To pracowaliśmy wszyscy, mój ojciec i Jacek i ja i wszyscy tam zasuwaliśmy na giełdę. Roboty było. Było co robić, dźwigać skrzynki. No ale coś za coś. Ale dobrze, że to się tak skończyło. Za 2 lata spokój teraz przynajmniej nie ma roboty. Sobota, niedziela wolna. Ale też dużo teraz.
Ale Jacek z pracy przychodził, to tam chodził, handlował. Jacek lubił handlować bardzo. Jacek ma handel we krwi. On mówił, że z wujkiem Fredkiem jeździł na targ i bardzo lubił być na targu. No, tam na stadionie trochę handlował tą armaturą jakąś, chyba sanitarną. No. Co ja ci mogę jeszcze powiedzieć ciekawego? Kiedyś to było fajniej. Kiedyś to było jakoś fajniej niż teraz. Teraz to już jest po prostu... Nie ma tak jak kiedyś. Kiedyś były zabawy, dyskoteki, chodziło się na tańce. A teraz to nie wiem, ta młodzież nie ma co robić też. Po prostu siedzą w tych telefonach, tylko w tych komputerach. Już podobnie jak ty. To już nie jest tak jak kiedyś. Kiedyś się kupiło takie wino patykiem pisane, wypiło się i się szło na zabawę. I się tańcowało do rana. I poznawało się ludzi. A teraz to tak nie ma niestety. Nie było telewizorów, nie było komputerów. Dzieci jeździły na sankach z górki. Dużo czasu spędzały na świeżym powietrzu. Teraz niestety tak nie jest. Inaczej. Jest jakoś inaczej. Mi się to nie podoba za bardzo. Ja nawet jak pojadę tam na wieś, to przecież do nie ma tam zawsze do lasu się pójdzie, jak grzyby są, no codziennie się chodzi, jeden, dwa razy dziennie chodzę na grzyby, jak są grzyby. I cały las się tam zabłądzę, nieraz pójdę 7 kilometrów, gdzieś tam wyjdę pod Półtuskiem. No przyjechali po mnie kiedyś tam, zabłądziłam i tak zapomniałam telefonu, idę. Przez las. No, wydawało mi się, że idę do domu, a się okazało, że wyszłam gdzieś, patrzę, jakaś wioska. No to widzę budynek daleko, nie? Tam, ja wiem, z 700 metrów idę do tego budynku. A tak między tym lasem, a na środku dwa psy takie ogromne leżą. No i biegną do mnie. No mówię, kurczę, rozszarpią mnie te psy, no. I cofnęłam się do lasu z powrotem. Mówię, nie wiem, co ja mam teraz robić. Ciemno już się robi w lesie, nie? Ale poszłam jeszcze trochę dalej. Drugi budynek był. No i po cichutku doszłam do tego domu. W domu nikogo nie było. Nie miałam się go zapytać nawet, czy gdzie ja jestem. Ale przy samym domu też pies taki leżał, bydlak taki. Ale tak... Nawet się nie podniósł. Tak przeszłam koło niego cichutko i wyszłam na szosę. No już zobaczyłam, że jestem w Borsukach. No i mówię, no co, idę w stronę Półtuska i w stronę domu trzeba iść szosą. Ale babka jedzie na rowerze. Mówię, proszę pani, nie ma pani telefonu? Mówię, bo zabłądziłam, na grzybach byłam. A ona mówi, no to pani bez telefonu na grzyby? Ja mówię, no do lasu zawsze szłam bez telefonu, no teraz będę brać.